Donald Trump już podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku podkreślał, że Chiny nie grają fair w gospodarce międzynarodowej. Aktualny amerykański prezydent zarzuca Chinom kilka kwestii. m.in. notoryczny deficyt handlowy USA z tym krajem, kradzież amerykańskich technologii, brak ochrony własności intelektualnej oraz protekcjonizm na własnym rynku, czyli utrudnianie amerykańskim firmom wejścia na Rynek państwa środka. Chińczycy, wraz z całym swoim potencjałem demograficznym, swego czasu zalali świat masą tanich produktów, bazując na taniej sile roboczej. Eksportowali elektronikę oraz wiele innych produktów, dlatego, że praca w Chinach była dużo tańsza niż w innych miejscach świata. I w ten sposób właśnie USA kupują na masową skalę. Chińskie towary, w zamian oczywiście płacąc dolarami, które Chińczycy chętnie przyjmują, ponieważ jest to waluta światowa powszechnie akceptowana. Na bazie tego Chiny gromadzą rezerwy walutowe oraz bogactwo, dzięki któremu mogą rozwijać swój kraj, natomiast Amerykanie zwiększają swój dług. Donald Trump postanowił ukrócić ten proceder i w roku 2018 nałożył liczne cła na chińskie produkty. Ma to ograniczyć import dóbr z Chin do Ameryki, tym samym zmniejszając deficyt handlowy USA. Chiny starają się pozyskać zachodnie technologie, które są im potrzebne do rozwoju gospodarczego. Przyjmują je w sposób legalny, np. przejmując amerykańskie firmy. Wraz z całą ich wiedzą lub wykradają tę wiedzę w sposób nielegalny i transferują ją do swojego kraju i używają w swoich celach. Teraz możemy porównać sobie gospodarki tych dwóch krajów, aby stwierdzić, kto ma większe szanse w tej wojnie. Pod względem PKB, czyli sumy dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w ciągu danego roku, przodują USA. Z wynikiem około 18,5 tryliardów dolarów. Chiński wynik to jest lekko ponad 11 tryliarda dolarów, czyli USA są lepsze, ale może nie jakoś dramatycznie. Jeśli chodzi o dynamikę PKB, czyli to w jakim tempie ta produkcja przyrasta, USA w roku 2016 miało dynamikę PKB na poziomie 1,6%. W przypadku Chin było to 6,7%. Normalne jest to, że gospodarka rozwijająca się, taka jak Chiny, ma ten wzrost szybszy, ponieważ może rozwijać się w oparciu o zachodnie technologie oraz swój niski koszt pracy. Teraz y, przyjrzyjmy się wskaźnikowi PKP Per capita, czyli na głowę. Mówi to nam o tym, ile z tej rocznej produkcji przypada na jednego mieszkańca danego kraju. W przypadku USA jest to ponad 57 tysięcy dolarów. W przypadku Chińczyków jest to jedynie lekko ponad 8 tysięcy dolarów, czyli przeciętny Amerykanin wytwarza w ciągu roku 7 razy więcej bogactwa niż Chińczyk. Jeżeli chodzi o liczbę ludności, to w USA populacja wynosi około 300 milionów osób. W Chinach jest to ponad 1,3 miliarda. Oznacza to, że w Chinach żyje 4 razy więcej osób niż w USA. To by wyjaśniało, dlaczego, mimo tak ogromnej różnicy we wskaźniku PKB na głowę, pod względem PKB globalnym kraje są porównywalne. Dolar amerykański pełni funkcję waluty światowej. Wielu obserwatorów wskazuje, że wojna USA skierowana przeciwko Chinom. Ma za zadanie ograniczyć ich wzrost i rosnącą rolę, ponieważ Chiny wraz ze swoimi partnerami z grupy BRICS, czyli z Brazylią, Rosją, Indiami i RPA, coraz częściej kwestionują rolę dolara w gospodarce. Natomiast funkcja waluty międzynarodowej, kluczowej waluty międzynarodowej, wiąże się z licznymi benefitami, o których będziemy mówili jeszcze w kolejnym materiale. Dziękuję za uwagę.